Daszbur. Daszbur. Witam kolegę. Również witam bardzo serdecznie tutaj na miejscu w Warszawie, w Zarządzie Głównym. Miło mi bardzo kolegę tutaj gościć. Jesteśmy w sali, na której zapadają najważniejsze decyzje dotyczące polskiego łowiectwa. Dzisiaj jedna z najważniejszych czynności, jaka stoi przed nami, wydzierżawianie obwodów. Bardzo proszę, żeby kolega pokazał to, czy wspólnie pokażemy, jak nasi myśliwi mają bezboleśnie przejść przez proces składania wniosków o dzierżawę. I dlatego też tu przyjechałem, na zaproszenie łowczego krajowego, przyjechałem zrealizować projekt, jakim jest prawidłowe wypełnienie wniosku o dzierżawę obwodu. Na dzisiaj mamy 7 województw, w których musimy złożyć wnioski o dzierżawę obwodów. Mamy 6 województw, w których składamy je do 15 lutego i są to województwo pomorskie, dolnośląskie, opolskie, świętokrzyskie, lubuskie i podkarpackie. W warmińsko-mazurskim do końca lutego. W pozostałych województwach po ukazaniu się uchwały i opublikowaniu jej w dzienniku urzędowym w terminie 30 dni. Czyli to jest bardzo ważna informacja, koledzy, tutaj, którzy będą wypełniać te wnioski, żeby dotrzymać tego terminu. Także te województwa, które wymienił łowczy, robią to w pierwszej kolejności, na resztę czekamy po prostu na ogłoszenie. Ja ze swojej strony dodam, że będziemy na bieżąco informować na naszej stronie, gdzie ukazały się opublikowane w dzienniku urzędowym uchwały. A tymczasem ja wraz z kolegą Mikołajem zasiądziemy do stołu i pokażemy Wam, jak prawidłowo wypełnić ten wniosek, żeby uniknąć niepotrzebnych błędów. Także siadamy do pracy. Do pracy. Tak. Jest z nami kolega łowczy okręgowy z Poznania, Mikołaj Jakubowski. Witam serdecznie. Daszbur. Daszbur. No wspólnie z Mikołajem tutaj będziemy wypełniać ten wniosek. Chcemy zaprezentować, jak go prawidłowo wypełnić. Kolega Mikołaj się już z tym wnioskiem się zapoznał, więc siadamy sobie spokojnie do stołu i zaprezentujemy kolegom. Zapraszam. Zasiedliśmy do pracy. Wspólnie z Mikołajem spróbujemy prawidłowo wypełnić wniosek i zaprezentować, jak należy to zrobić. Tak jest, ruszajmy. Wniosek składa się z kilku części. Mamy pierwszą część A. Tutaj są dane zarządu okręgowego, więc każde koło wie, gdzie ma swój zarząd. Zakładam, więc można wpisać, że jest to Wałbrzych. Województwo dolnośląskie, powiat wałbrzyski. Tutaj chodzi głównie o wpisanie adresu zarządu okręgowego. Dokładnie. Lecimy dalej. Mamy część A1, czyli numer w rejestrze kół. Czyli podajemy numer koła łowieckiego, dany numer koła. Czyli koło mam, powiedzmy, numer 1. Oznaczenie wnioskodawcy, Mikołaj, wytłumacz, o co tutaj chodzi. No jeżeli przyjmiemy założenie, że wnioskujesz jako dotychczasowy dzierżawca, który do tej pory dzierżawił obwód, którego dotyczy wniosek, to jesteś dotychczasowym dzierżawcą. Zresztą tutaj mamy też odnośnik punkt 1 i na samym końcu mamy podane definicje dotychczasowego dzierżawcy, nowego dzierżawcy i nowo powstałego dzierżawcy. Tak, na samym końcu wniosku są przypisy i tutaj mamy fajnie to zdefiniowane, więc można sobie przeczytać dokładnie, kim jest dotychczasowy, nowo powstały i nowy dzierżawca. My zakładamy, że jesteśmy dotychczasowym dzierżawcą, więc wstawiamy krzyżyk. Pełna nazwa koła, czyli wpisujemy sobie nazwę koła, powiedzmy, że będzie to koło Basior. Liczba członków koła. Liczba członków koła, bardzo ważna uwaga, żeby nie ujmować w ogóle rezydentów, którzy są w kole, ponieważ rezydenci nie są członkami koła. Oczywiście, więc załóżmy, że jest nas 40 w kole. Czyli pierwszą stronę wniosku mamy za sobą. Przechodzimy dalej. Dane adresowe koła. Tutaj należy wpisać dane. Każde koło ma swoją siedzibę, każde koło ma swój adres, więc należy wpisać dane. Nie będziemy tutaj tego wypisywać, to jest naprawdę proste. Punkt A3. Dane osób upoważnionych do reprezentowania koła. I to jest dosyć fajny punkt. Tak, tutaj mogą być członkowie zarządu koła, dwóch członków zarządu koła, ale zarząd koła może scedować na dowolnego członka w kole jako osobę, która będzie wraz z członkiem, wyznaczonym członkiem zarządu składać ten wniosek, czyli będzie osobą upoważnioną do reprezentowania koła. I może to zrobić uchwałą zarządu. Tak jest. Więc wpisujemy imię i nazwisko, przykładowo Jan Kowalski i nie wiem, Jan Nowak i te osoby składają wniosek w imieniu koła. Przechodzimy do części B. Dane dotyczące wnioskodawcy obwodu łowieckiego.
I tutaj wprowadzamy następujące dane. Podajemy numer i nazwę koła obwodu łowieckiego, podajemy powierzchnię ogólną oraz powierzchnię po wyłączeniach. Natomiast podajemy również wydzierżawiający organ danego obwodu, czyli jeżeli to będzie obwód polny, podajemy właściwe starostwo, a jeżeli obwód leśny, to podajemy właściwego dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, właściwą Dyrekcję Lasów Państwowych Regionalną. Więc tutaj w tych rubrykach wszystko uzupełniamy. W punkcie B 2 mamy dane dotyczące wszystkich dzierżawionych obwodów łowieckich i to jest moim zdaniem ważne, dlatego że są koła, które dzierżawią jeden obwód, są koła, które dzierżawią dwa obwody, trzy, cztery, są nawet takie w Polsce znam, które dzierżawią pięć obwodów. Więc mamy tutaj rubryk 6, więc tutaj musimy każdy obwód wyszczególnić. Tak. Z numerem, z nazwą wydzierżawiający, czyli starostwo. Czy dyrekcja regionalna, powierzchnia ogólna i powierzchnia po wyłączeniach. Podajemy wszystkie obwody łowieckie, które dzierżawi koło łowieckie. I na końcu mamy sumę, czyli musimy to wszystko zsumować w ostatniej rubryce. Czyli podać powierzchnię ogólną wszystkich obwodów łowieckich zsumowanych i powierzchnię po wyłączeniach tychże obwodów. Dobra. Teraz mamy punkt C. Część wypełnia dotychczasowy dzierżawca, czyli to, co zaznaczyliśmy na samym początku. I tutaj rzeczą najważniejszą jest, żeby ująć trzy sezony łowieckie. To jest sezon 2017-18, sezon 2018-19 i sezon łowiecki 2019-20. Ja dopowiem jeszcze, że bardzo ważnym i pomocnym dokumentem do wypełnienia wniosku jest... Roczny plan łowiecki. I jeszcze dokument... Łow 1. To są dokumenty, które co roku są składane w zarządzie okręgowym i tam w tych dokumentach, szczególnie w dokumencie w rocznym planie łowieckim, mamy wszystkie te dane, które są nam tutaj potrzebne. No i tutaj ważna informacja, że w tej części wypełnianego wniosku należy podać łącznie zwierzynę grubą zaplanowaną do pozyskania w poszczególnych sezonach łowieckich z wyłączeniem dzików. Podkreślam, zwierzynę grubą, czyli również jeżeli w danym obwodzie lub obwodach łowieckich występują muflony, również je podajemy. Tak, to mamy jelenie, daniele, sarny i muflony. Te cztery gatunki zaliczamy do zwierzyny grubej i je tutaj wpisujemy. Przechodzimy sobie już chyba do punktu C2. Tak jest. W punkcie C2 mamy... A nie, jeszcze jest druga część punktu C1. A przepraszam. Pozyskanie zwierzyny w tychże sezonach łowieckich. Tak. I tutaj podajemy, z wyłączeniem dzików, sumujemy pozyskanie poszczególnych gatunków zwierzyny grubej w każdym z tych trzech wymienionych wcześniej przeze mnie sezonów łowieckich. Z tym, że w pozyskaniu podajemy pozyskanie wraz z ubytkami. Czyli wszystkie upadki, które miały miejsce przez ostatnie trzy sezony, musimy je tutaj też łącznie z pozyskaniem zawrzeć w tej części wniosku. No i mamy punkt już C2 dotyczący teraz głównie dzików. Tak, i tutaj podajemy również najpierw w pierwszej części C2 wniosku podajemy z trzech sezonów łowieckich zaplanowaną ilość dzików do pozyskania. I w drugiej części podajemy wykonanie pozyskania dzików, z tym, że przez wykonanie pozyskania dzików rozumie się pozyskanie łowieckie, ubytki, w tym również odstrzał sanitarny, które koła łowieckie również mogły w tych trzech sezonach łowieckich prowadzić. Bardzo ważna informacja, żeby też ująć odstrzał sanitarny dzików. U mnie w kole jednym i drugim, którym jestem członkiem, odstrzału sanitarnego nie mamy, natomiast większa część Polski taki odstrzał sanitarny posiada. I to jest ważna informacja, żeby te dziki sanitarne również w tym wniosku tutaj, w tej rubryce zawrzeć. Tak jest. Przechodzimy do punktu C3, czyli mamy tutaj punkt dotyczący takich drażliwy, newralgiczny punkt w każdym kole, czyli szkody łowieckie. Tak jest. Stosunek zasądzonych przez sąd świadczeń pieniężnych ze szkody w płodach i uprawach rolnych. Bierzemy oczywiście stosunek tych szkód w tym obwodzie łowieckim, którego dotyczy wniosek. I również za trzy ostatnie sezony łowieckie, czyli 2017-18, sezon 2018-19 i 2019-20. I wpisujemy kwotę danego odszkodowania. Później mamy łączna wysokość świadczeń wypłaconych tytułem odszkodowań za szkody w płodach i uprawach rolnych spowodowanych przez zwierzynę w obwodzie, którego dotyczy wniosek odpowiednio w danym łowieckim roku gospodarczym. Tak, czyli również tutaj podajemy z rocznych planów łowieckich, jaka jest łączna kwota wypłaconych odszkodowań w tym obwodzie łowieckim, którego dotyczy dany wniosek. No i to wszystko w sumie. Tak.
Przechodzimy do punktu C4. Posiadanie na terenie obwodu łowieckiego, którego dotyczy wniosek, poletek łowieckich lub łąk śródleśnych i przyleśnych lub remis śródpolnych. Tutaj wnioskodawca zaznacza tylko odpowiedź tak lub nie. Tak jest. Korzystamy z danych, które mamy w rocznym planie łowieckim, przy czym do wniosku nie trzeba załączać żadnej dokumentacji potwierdzającej tą informację. No i C5 to jest zatrudnienie lub powołanie strażnika łowieckiego w obwodzie, którego dotyczy wniosek, również tak lub nie. W obydwu przypadkach i w C4 i C5 wystarczy oświadczenie wnioskodawcy. Przechodzimy do części D, czyli do części, którą wypełnia dotychczasowy dzierżawca oraz nowy dzierżawca. Tak, i tutaj w części D, D1 podajemy ilość zwierzyny grubej zaplanowanych do pozyskania w trzech ostatnich sezonach łowieckich przez dzierżawione koło, czyli dotychczasowego dzierżawcy, chyba że koło dzierżawi obwody krócej niż ostatnie trzy sezony. I oczywiście podajemy łącznie zaplanowaną zwierzynę do pozyskania, czyli jelenie, daniele, sarny. Jeżeli koło posiada muflony, to również muflony. Jest to bardzo ważna informacja, że sumujemy to pozyskanie ze wszystkich obwodów, ponieważ to jest przypadek taki, kiedy dotychczasowy dzierżawca nie uzyska minimum 65% punktów wymaganych we wniosku. Przy ocenie. I wtedy mamy obowiązek rozpatrzyć wniosek nowego dzierżawcy, który może złożyć również wniosek na dany obwód łowiecki. No i tutaj mamy tą część D2, czyli mamy, znów dotyczy to, jest to część dotycząca pozyskania, ale już dzików. Tak, i tutaj ta sama sytuacja. Przypominam, że pozyskanie dzików również symulujemy z poszczególnych obwodów łowieckich, które dotychczasowy dzierżawca dzierżawi. I również sumujemy tutaj upadki, w tym odstrzał sanitarny. Dobrze, to mamy już dalszą część wniosku, czyli wniosek D3, punkt D3, czyli znów wchodzimy w temat szkód łowieckich. Tak, i tutaj również korzystamy ze sprawozdawczości łowieckiej, z rocznych planów łowieckich i podajemy ilość zasądzonych świadczeń pieniężnych za szkody w płodach i uprawach rolnych, przy czym musi być to wyrok oczywiście prawomocny i podajemy kwotę. Natomiast w drugiej części formularza D3 podajemy łączną wysokość pozostałych świadczeń pieniężnych wypłaconych tytułem odszkodowań za szkody i w płodach rolnych. Tak samo mamy tutaj znów poletka, remizy, łąki śródleśne, czyli znów to ta część się poniekąd powiela, tak? I tak samo mamy w punkcie D5 odnośnie strażnika łowieckiego. Z tą różnicą, że tutaj podajemy na wszystkie obwody łowieckie, które są dzierżawione przez dotychczasowego dzierżawcę, jak również wszystkie obwody łowieckie, które dzierżawi nowy dzierżawca. Tak jest. I mamy część E, czyli wypełnia dotychczasowy dzierżawca, nowy dzierżawca oraz nowo powstały dzierżawca, to jest taki. To są nowo powstałym dzierżawcą, są koła, które już widnieją w rejestrze kół, ale nie mają żadnego obwodu łowieckiego. I chciałyby taki obwód po prostu wydzierżawić, więc to jest ta część, która ich najbardziej dotyczy. I tutaj mamy dwie rubryki. Pierwsza rubryka to jest liczba członków koła wnioskodawcy zamieszkałych w powiatach, na obszarze których leży obwód łowiecki. Czyli jeżeli jest koło na przykład Basior, który dzierżawi obwód łowiecki w powiecie poznańskim, to ilość myśliwych mieszkających w powiecie poznańskim, nie na terenie obwodu, ale w powiecie poznańskim, podajemy w tej części wniosku. No i w drugiej części tutaj mamy liczbę członków koła, czyli wnioskodawcy, niezrzeszonych w innych kołach i nie będących rezydentami innych kół. Czyli podajemy tylko faktyczną liczbę członków danego koła łowieckiego, którzy są tylko w tym kole. Jeżeli są w innych kołach jednocześnie lub są nawet rezydentami w innych kołach, to już tych członków nie podajemy. No i w części F, czyli w części ostatniej, podajemy imię i nazwisko osób, które składały wniosek. Datę i podpisy. I z tym wnioskiem udajemy się, kolego Mikołaju, gdzie? Do zarządu okręgowego i właściwego. Składamy taki wniosek, tak jest. I tam w zarządzie okręgowym zostanie to przez komisję złożoną, rozpatrzone i komisja będzie złożona na pewno z łowczego okręgowego?
Tak, komisję powołuje zarząd okręgowy, przy czym w skład komisji minimum wchodzą 3 osoby. To jest łowczy okręgowy, to jest członek Naczelnej Rady Okręgowej lub jego zastępca z danego okręgu, albo delegat na Krajowy Zjazd Delegatów z danego okręgu, który uzyskał największą liczbę głosów. Trzecią osobą jest członek Polskiego Związku Łowieckiego wskazany przez łowczego okręgowego. Ponadto do komisji jeszcze mogą być zaproszone osoby, które są przedstawicielami podmiotów, które wydzierżawiają obwody, czyli przedstawiciel starosty, przedstawiciel właściwego regionalnego dyrektora lasów państwowych i właściwej izby rolniczej. Więc jak widzieliście, wcale to nie jest skomplikowane, wcale to nie jest trudne. Wniosek jest zrobiony naprawdę bardzo przystępnie. Uważam, że większość myśliwych sobie spokojnie z tym poradzi, także nie powinno być problemów przy wypełnianiu. Ja Ci dziękuję. Bardzo dziękuję, Kamil, za wspólną pogawędkę i mam nadzieję, że przyczyniliśmy się do tego, żeby bardziej precyzyjnie tutaj zobrazować, jak wypełniać właściwie wniosek. Ja jeszcze tylko od Ciebie mogę dodać, że jest tutaj zapewnienie łowczego krajowego, że zarządy okręgowe będą chętnie i pomagać w wypełnieniu. Jeżeli jakieś koła będą miały problemy, to myślę, że tutaj jak najbardziej zarządy okręgowe służą pomocą.